Mam swojego nowego pick-upa. Poprzedni pick-up niestety zniknął mi, dlatego że straciłem save'y, ale zrobiłem dwa, no takie całkiem długie live'y, gdzie odbudowałem cały swój save. No nie mam tutaj ciężarówki, ale mam jeden pojazd z napędem na tył. Musiałem do niego wrzucić kompresor, już wam pokazuję, jak to wygląda. W tamtej półciężarówce też miałem kompresor i on tutaj sobie, proszę bardzo, jest. Jest też dodatkowy dolot zmieniony i naprawdę ma to fajną moc. Dodatkowo ten pick-up jest trochę lepszy, bo ma kontrolę trakcji i chyba stabilności toru jazdy. Zauważyłem, że nie warto chyba dokupować do pick-upa przyczepki, bo tą przyczepką strasznie ciężko jest manewrować w niektórych miejscach i żeby gdzieś tam do bazy dojechać, i więc tracimy na te dostawy dużo więcej czasu, ale mam tutaj zainstalowany hak, który też musiałem sobie dokupić. I jeszcze dokupiłem sobie ten zderzak z przodu i łącznie cała modyfikacja tej ciężarówki i razem z kupnem, bo tam kupno było 12 tysięcy i na modyfikację wydałem chyba z 24 tysiące. Więc jak będziecie kupować sobie jakiegoś pick-upa czy jakąś taką ciężarówkę, to polecam wam sobie kupić już odpowiednio skonfigurowaną, może nawet z większym nalotem. Gdzieś koło 800 tysięcy, nie mogę sobie tam widoku przybliżyć, wiesz? Ale z tego co widzę, to jest chyba jakieś 800 tysięcy. Chyba będę mógł sobie to gdzieś w komputerku sprawdzić. W ostatnim patchu zmienili kupowanie części. Teraz możemy sobie jakoś to lepiej wybierać, więc jest to pogrupowane, ma to więcej ładu i składu. Teraz możemy sobie robić transporty nie tylko do tych paczek, ale możemy i transportować inne samochody, po prostu jeżdżąc nimi, ale możemy też właśnie przyczepy sobie transportować. Światła i tak się podświetlają zegary. Kurde, ja myślę, że to jest inny pick-up, ale powiem szczerze, już nie pamiętam. Pamiętam, że w tamtym pick-upie miałem jeszcze taką, no, takie siedzenia tutaj z tyłu, więc ten pick-up jest krótszy, ale to jest moim zdaniem plus, bo tak z czasem, jak robiłem dużo tych transportów, to trochę mi zaczęło przeszkadzać to, że ten pick-up był taki ogromny, jeszcze miałem tą przyczepkę. Ciężko się nim transportowało i często go gdzieś tam uszkadzałem, rozwalałem i były z tym problemy, więc wam też polecam sobie wziąć tego pick-upa bez tej tak zwanej crew cab, to się nazywa, czyli kabiny dla załogi. Okej, okay. Kasy mam całkiem sporo, bo żeśmy sobie na live'ie odrobili hajsy. I myślałem, że ten kompresor będzie jakoś tak lepiej słyszalny w tym pojeździe, a powiem ci, w ogóle go nie słychać. Nie słychać go, ale go czuć. Czułem go zwłaszcza jak byłem załadowany po sam sufit. Miałem naprawdę super ciężkie przesyłki i jeszcze wziąłem przyczepę jako przesyłkę, bo teraz też możemy sobie przyczepy jako przesyłki brać. I ciężarówka pod naprawdę strome podjazdy radziła sobie znakomicie. I miałem sobie wbić ten poziom na live'ie taki dokładnie jak miałem na poprzednim save'ie, jeśli chodzi o transporty, ale stwierdziłem, że zrobimy sobie to razem na odcinkach, dlatego że tu, jeśli chodzi o transporty, sporo się zmieniło i zupełnie inaczej się teraz poziomuje. Dobra, tutaj mamy 7 parcels i wbija się poziom bardzo powoli. Na razie mam pierwszy, wtedy miałem już trzeci. Mam 19 tysięcy dolarów, potrzebuję tak z 80 tysięcy, żeby ciężarówkę jakąś sobie ogarnąć, ale mam też w planach zrobić sobie swój własny driftobus. I nawet władowałem sobie już do niego turbosprężarkę. Jeden widz mi podpowiedział, że mogę takie bardzo basic zawieszenie wrzucić do driftu i faktycznie tym samochodem coś tam idzie już zadriftować, ale to jeszcze nie to. Brakuje mocy, może jakieś lepsze opony by się przydały. Kąt skrętu już jest prawie dobry, ale jeszcze będzie trzeba tam na pewno dużo pozmieniać w tamtym pojeździe. A $267 to jest podstawa. Poza tą kasą dostajemy jeszcze bonusy, jeśli dostarczymy pojazd szybko, czyli na czas, i jeśli go nie uszkodzimy. Odpalony, ruszamy. Więc on jest popsuty, musimy go gdzieś tam do warsztatu dostarczyć. Teraz działają lusterka,
ale i tak wolę sobie dać tą kamerę z tyłu, no, tą zewnętrzną, bo czasami gdzieś tam można zahaczyć, mimo wszystko w tych lusterkach dobrze teraz nie widać. No i nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, ale teraz działa GPS dużo lepiej. Po pierwsze, fajniej go widać, bo widzicie, że teraz te strzałki mają taką ciemną obwódkę, więc jest dużo lepiej widoczne to na drodze, gdzie mamy jechać, co i jak. A druga sprawa jest taka, że mamy automatyczny GPS i on działa naprawdę wspaniale, bo jak robimy sobie wiele paczek, to klikamy sobie Automatic Road, jest taka funkcja, i wtedy jak dostarczymy sobie jedną paczkę, to GPS wyznacza drogę do następnej paczki od razu, co jest zajebistą opcją i mega, mega mi się przydaje. Nie będę robił tych wszystkich dostaw, wiesz, na odcinku, część sobie porobię poza odcinkami, ale trzeba powbijać poziom, żeby, wiesz, żeby było jak później ciężarówkę kupić, które kogoś tam drogę zajechałem. O kurde, tu jakieś ABS-y są, ja pierniczę. Samochód naprawdę nieźle wyposażony. Więc teraz naprawdę można fajnie kasę zarobić, ale można też stracić, bo jak wiecie, są fotoradary i trzeba na nie uważać. Można zgarnąć i po 100 dolarów za jedno przekroczenie prędkości, więc nie polecam. Kurde, dobrze to hamuje. Fajne auto. I tryb parkingowy, okej. Okay. I możemy drop-off zrobić. Dostałem no detours, no delays. 2x50 i dostałem łącznie 368,19 i bardzo dużo expa. Nie, expa jest tyle samo, jakbym w ogóle zrobił transport, nawet byle jak. Ale warto nie uszkadzać pojazdu, bo dostajemy kasę gotówkową. Nie wiem ile, bo uszkodziłem. Teraz muszę wziąć taksówkę. A nie, czekaj, może tutaj coś jest ciekawego do zabrania. Właśnie, fajne jest to, że możemy sobie wejść postacią. O, i tutaj możemy sobie wybrać transport pojazdu. Ale akurat mam za niski poziom, od 5 poziomu. I zobaczcie, później też już same takie transporty mamy za lepsze hajsy, nie? Jak zwiększamy sobie poziom. Okej, okay, jednak muszę tą taksówkę wezwać, bo your last will go, okej. Okay. Tak, musimy tam wrócić, bo mam przesyłki na swoim pojeździe i trzeba je dostarczyć do garażu. Strasznie ciasne te parkingi tutaj. I dzięki temu, że nie mamy przyczepki, to możemy szybciej się powykręcać. Dużo lepiej jest. Ups, to nie tak miało być. Ale to jest właśnie zaleta zderzaka, zobacz. Mój zderzak, zero uszkodzeń. Patrz na to auto. No już do kasacji. Szkoda całkowita. Okej, okay. Zajeżdżamy do garażu. Zrzucamy się z tą przesyłką. To jakieś takie dziadostwo było chyba, wiesz, nawet. I tu możemy się zrzucić. Proszę bardzo, 106 dolarów. Ja nie wiem, tu się bardzo wolno jeszcze leveluje, ale może to i dobrze. Tutaj jest coś za 166 i też mamy do transportu pojazdy znowu za... Znowu coś większego jest, za 260. Myślę, że te właśnie pojazdy najbardziej opłaca się transportować. Mamy 5 minut, to zajrzyjmy jeszcze do komputera, jak sytuacja wygląda. Więc mam 20 tysięcy, no raczej nie kupimy. Chociaż sam ciągnik siodłowy, myślę, że jest szansa, żeby sobie kupić. Dobra. Bo raz kupiłem go za 6 tysięcy, ale to było kiedyś. A teraz nie wiem, czy mi się coś takiego trafi. Mamy coś takiego, cyk, cyk, cyk. I tu jakiś suwik jest. O, za 28 tysięcy. Z automatem, okej, no to lepsze wyposażenie, zdecydowanie. 255 tysięcy nalotu. Tu mamy jakąś taką z cysterną, no 30 tysięcy będzie trzeba mieć, żeby kupić
jakiś ciągnik siodłowy, jakikolwiek, tutaj chyba jest filtrowany według ceny. Sama naczepa 58 kosztuje, ale teraz możemy sobie transportować też i naczepy, nie tylko przyczepy, ale i naczepy, więc to jest bardzo ciekawe. Tutaj się pojawiła taka też ciekawa cysterna, nie wiem jakie ładunki będzie można nią transportować, więc jeszcze dużo kasy do zarabiania jest, żeby się o tym dowiedzieć. No fajnie by było na przykład przetransportować coś za, nie wiem, 30 tysięcy, no nie, w kilka różnych punktów. No, wątpię, żeby się udało trafić taką dostawę, ale jak będzie, to oczywiście podzielę się z wami moim entuzjazmem. No i rozpoczynamy transport tego ciekawego pojazdu. W sumie nie spojrzałem. To jest chyba automat. Odpalamy. Okej, odpalił światła. Nie, to jest manual. Okej, poradzimy sobie i z manualem. Powinno to być w miarę mocne, chociaż pewnie będzie się kiepsko prowadzić, bo jest to stare auto. I tak za każdym razem mamy inny samochód, wiesz, z inną konfiguracją, musimy go dostarczyć, ale jeszcze ani razu nie miałem samochodu jakoś tam uszkodzonego, że na przykład coś tam silnik gaśnie, nie? Albo coś jest urwane, lub na przykład samochód jest na kapciu, czy coś takiego. Głównie samochody dostajemy takie, które już są w całkiem niezłym stanie, takim, żebyśmy mogli sobie normalnie nim robić tą dostawę, prawda? Więc dobrze i niedobrze. Z drugiej strony, no tutaj za tą dostawę będzie naprawdę fajny hajsik, więc czemu nie korzystać? A ja sobie tu jakoś tempomat ustawiłem. Okej, teraz mam tempomat chyba ustawiony. Jadę 84 km na godzinę. Dobra, tak, jest tempomat załączony. To jest naprawdę fajne. Mam jeden przycisk do tempomatu, też możecie sobie to przypisać w waszej grze. Nie wiem, czy korzystaliście, bo aż takich długich dystansów się tutaj nie robi. Uziewa, jak oni jeżdżą. Specjalnie chyba są tak zrobieni, nie? No i na przykład 90, 95. Wciskam jeden przycisk do zablokowania prędkości i możemy sobie jechać. Czasami przydatna funkcja, jak nie chcemy się rozwalić, ale przeważnie jak dostajemy taką ciekawą furkę jak ta, no to raczej ciskamy gaz do końca i niech się dzieje co chce, prawda? Teraz nie miałem żadnych stłuczek, ale silnik świeci się na czerwono, bo za dużo gazowałem. Ciekawe, czy też dostanę z tego tytułu jakąś karę, to znaczy brak bonusu. 359 baksów to naprawdę dobra sumka. Tu jeszcze trafiła się ciekawa dostawa karetki z kolei, musimy dojechać do szpitala, mamy automat. Fura w sumie przód jak od mojego pick-upa, nie? Bo to chyba ta sama seria jest. Okej, no to wiecie co? To jak będziemy jechać karetką, to wypadałoby chyba włączyć nasze światła. Poczekaj, gdzie ja tu miałem przycisk od tego? Za sygnał? Zajebiście! O, i to jest to. A czekaj, to jest ambulans? Bo tu jest coś... Fire and Rescue. Nice. Dobra, zobaczymy jak będzie reagował ruch uliczny. Tu mamy automat. Let's go. O, coś tu zjechał na bok, okej. Tak zajechał drogę. Ty, zatrzymują się, wow. Może pojedźmy sobie środkiem, bo tak się zatrzymali, że chyba lepiej by było jechać bez włączonych tych koguców, co? Tak w ogóle to nie wiem, gdzie tu szpital jest. Jak mało brakowało. Włączone, czekaj, to trzeba jakoś wyłączyć koniecznie. Naciśnijmy tu, o, i teraz. Na ręcznym gdzieś wejdziemy, żebym nie rozwalił pół auta. O tak! Karetką drift! Tokio Drift.
Ty, gdzie mam tu wjechać? Niby. O! Ej, bo tu nie ma tej strefy. No nie tak. Co ja mam tu zrobić teraz? Na pewno tu, w tym miejscu? No, wiesz co, no, pokazuje mi, że tutaj. Set road. Patrz, ale tu. A, jest, okej, widzę teraz. Wcześniej nie było tego chyba, nie? Dobrze. Zadziałało. Wilko drop off. Jakie ceny są za dostawy samochodów? O kurde. Nie wiem, czy jest sens bawić się w te ładunki. Wiesz, o kurde, ładunki też fajnie. Trochę sobie tych ładunków już po... Ty, patrz. 2800, co jest? Dawaj, ładujemy to. What? Ej, o co chodzi? I teraz tak, klikamy sobie automatic load i powinno mi wyznaczyć w pierwszej kolejności za te 2800. Czekaj, bo mi nie wyznaczyło tak, nie? 2800? To powinniśmy w pierwszej kolejności tam dojechać, a nie wyznaczyło mi tak drogi. Mamy 6 minut, replacement engine. 2800 za transport. Co jest, set route? Musimy w pierwszej kolejności to dostarczyć. Ja nie wierzę, że wziąłem tyle na ten samochód. Czekaj. Aha, muszę go najpierw odpalić. Okej, okay. Był na biegu. Teraz włączymy sobie L4. Okej, okay, ziombel. 2800 za pojedynczy transport, czy ja żyję na tej planecie? Ja nie wierzę w to. Do tej pory sobie robiłem tak po stówkę, po 60 dolków. Nie, tutaj zadowolony, że za 200 dolków zrobię sobie dostawę, wiesz, samochodu jakiegoś, nie? O, tu 2800, what? Czyli jednak ta automatyczna nawigacja nie działa chyba dobrze, bo kliknąłem sobie to i tu mam jakieś zlecenie na czas, nie? Mam 300 sekund, żeby tam dojechać. No w ten czas nie zdążyłbym dostarczyć wszystkiego, co mam teraz na pace. Co jest? Ja nie mogę uwierzyć, jak zobaczyłem tą kwotę. To jest mój najdroższy transport, jaki kiedykolwiek robiłem w karierze w BeamNG. Jestem zszokowany. Jak będę miał więcej takich transportów, to my zaraz zbudujemy driftobus i będę tu najbogatszym dostawcą w całej okolicy. Będę jak ten grabarz, który na cmentarzu mówi: hej, wygląda na to, że jestem najgorętszym chłopakiem w okolicy. Cały czas gdzieś obserwuję sobie stan paliwa, nie chcę, żeby mi zabrakło. Chociaż już nauczyłem się, w jaki sposób można tankować auto. Wystarczy je odholować na stację benzynową, jeśli nam zabraknie paliwa. No normalnie to możemy sobie na stację benzynową podjechać i się zatankować. Dobra by była funkcja, jakby jeszcze można było sobie kupić jakieś krakersy albo jakąś żarówkę do samochodu i wymienić, nie? No ale to już chyba za dużo wymagam. Mam naprawdę zajebiście dużo rzeczy teraz na pace i wszystko jest super ciężkie. Czuję, że ten pojazd jest ciężki. Ja go wywala z tych zakrętów. Zupełnie inaczej się zachowuje, jak mamy na pusto. Więc coś tam na pewno jest i tą wagę czuć w samochodzie. To dobrze. Co nie jest dobrze? No nie widzimy na przykład tego silnika, który transportujemy, jakiegoś wielkiego. Ile on tam ważył? 123 kg to? Chyba nie jest wielki, nie? Nie wiem, ile takie silniki mogą kosztować. Może to jest z całym osprzętem na przykład, albo jakoś jeszcze dobrze zabezpieczony i sama tara waży ileś tam kilogramów. Ale i tak nie mogę uwierzyć w ten transport. To jest wspaniałe. Przed chwilą zapłaciłem też za ubezpieczenie 500 dolków. Nie wiem, czy właśnie za dwa pojazdy, czy za jeden, ale chyba za jeden. Ej, nie mogę w to uwierzyć, ja dostarczam całą drogę praktycznie z wami, żeby potwierdzić, że naprawdę dostanę tyle hajsu, bo to jest niemożliwe. To jest jak jackpot. Cyk. Okej, okay. Drop off. Ty, dostałem 3000, bo dostałem bonus jeszcze 282 dolki za dostarczenie tego, wow. Ale dostałem mało experience, zobaczcie. Nie mam jakiegoś takiego bonusu. 2800! Co jest?
2800 na moje konto wpłynęło po tym transporcie. Ja pierniczę, zawału dostanę. Zostanę zawału. Patrz, jakie dostawy. 800, tu mamy za 800 109 kg, ale już tego za 700 nie mogę wziąć, niestety. Biorę jeszcze to i biorę jeszcze to. Cyk, tutaj mam coś za stówkę, tam jeszcze było coś za za 200, wow. Jeszcze dawaj, ładujemy to za 200. Cyk. Okej, okay, jestem załadowany pod korek. Co mogę jeszcze wziąć? Jeszcze mogę wziąć przyczepkę. Za 500! Gdzie to mam dostarczyć? Też gdzieś do... Aha, tutaj za miasto kawałek. Okej! Okay. I nie mam nic czasowego. Wow! Okej, okay, co teraz zrobimy? Teraz sobie właśnie użyjemy tego GPS-a, Automatic Roads, cyk. No i niestety kawałek będę musiał pojechać z przyczepką, tak, bo nie lubię cofać dużo z tą przyczepą. Dobrze by było ją orzesz ty w dupę. Czekaj, bo ja nie wiem, czy to jest kompatybilne z moim pick-upem. Ale niedobrze się stało. Dlaczego mi pozwoliło wziąć tą naczepę? Ja myślałem, że to będzie jakaś taka przyczepka na mój malutki tutaj haczyk. O nie! Czy tu jest gdzieś napisane, ile to... jaki to jest rodzaj zaczepu? Nie, mamy tylko 109 kilo. Dobrze by było, jakby można było sobie wypożyczać na przykład jakieś... ciągniki siodłowe, no nie? To bym sobie to dostarczył jakoś. A nie było jakoś dużo hajsu za dostawę, tam 700 dolków, to nie jest jakoś dużo. Jak sobie robię takie małe transporty, jeszcze bym wziął przyczepkę. Stary, ej, ale teraz też cię obłowię, nie wiem ile wleci mi kasy. Najlepiej to by było sobie zobaczyć, że mam, o, mam 23204. Jestem załadowany pod korek, ale mam turbo, nie turbo, mam sprężarkę. I dzięki temu mogę sobie naprawdę sprawnie przyspieszać, tylko trzeba uważać na zakrętach, wiadomo, waga, no nie? Na czerwonych światłach jeszcze można jeździć, nie dostajemy za to mandatu. Policja nigdzie nie jeździ, nie ściga nas, ale podejrzewam, że za jakiś czas może się to zmienić. Nie wiem, czy zauważyliście, ale znacząco zwiększył się ruch uliczny teraz. I nie jest to kosztem wydajności. Dalej mam 15 FPS-ów, ale stałe. O kurde, mandat dostałem. Na szczęście nieduży, 35 dolków. Ej, jak ja zarabiam teraz po 2800, po 3800 na dostawie, to chłopak, mogą sobie dawać te mandaty. Nie ma stresu. Cyk, i pierwsza dostawa. Okej. Okay. O, dostałem 500 dolków za przejazd na czerwonym świetle, czyli jednak wklejają ci mandaty za to. 500 dolków? Ja pierniczę, teraz zarobiłem za dostawę 209. O rany, trzeba uważać jednak na te przepisy. Ale do tej pory nigdy nie dostałem mandatu za przejazd na czerwonym świetle. 500 dolków w plecy. O nie, to zabolało. Coś mi się z kołem stało. Czekaj. No. O nie, będzie trzeba zapłacić za naprawę. Uff, jednak nie jest tak kolorowo. No i zrobiłem sobie wszystkie dostawy i teraz tak patrzę, że miałem 23204, a teraz mam 24475 i miałbym 25 tysięcy niecałe, prawie 25 tysięcy, gdybym nie dostał dwóch, a nie, w sumie miałbym 25 tysięcy, gdybym nie dostał dwóch mandatów, czyli za 35 dolków i za 500 dolków.
kończę ten dzień dostaw. Ej, zobaczcie, że nawet dostarczanie towarów może być emocjonujące w BeamNG, prawda? Ty, ale kozacka fura tam stoi, idę ją obejrzeć. A za ten czas niech się już naprawia mój samochód, bo ja chcę robić kolejne dostawy. O, możemy zrobić painting. Możemy z części tuning. I will chciał repair. Modific Wilco will end the delivery tomorrow penalty 0. Okej, no to zrobimy tuning. Okej, no i bo ja tą naczepę wziąłem wielką i wiesz, no nie mogłem przecież jej naprawić, znaczy przetransportować, bo nie mam jak. Nie wiem, czy do tego pick-upa nie można dać takiego siodła na naczepy, ale to siodło jest na specjalne, do specjalnych takich naczep do pick-upów, a nie do takich wielkich, jak tam było, do tych ciężarówkowych. To by było ciekawe, jakby się mogli to przetransportować. Więc mam 33 gwiazdki, zapłaćmy gwiazdkom dzisiaj. Niech będzie. Idę obejrzeć sobie ten samochód, bo ktoś tu stoi zajebistą furą. Zobacz, jaki stens tu jest, jakaś dobra felga i w ogóle. Dobrze to wygląda. Ty, tu jest nawet jakiś camber z tyłu i z przodu. To wygląda jak driftowóz. Nie mogę do niego wsiąść niestety. A mogę otworzyć maskę? Nie, niestety. Zamurowane wszystko. Ej. Cały biały? Fajny, nie? Moi drodzy, ja was zapraszam na kolejny odcinek z BeamNG Drive. Trzymajcie się, na razie. Cześć.